Bo co by było, jakby tutaj było 1500, a tam dwa koła? Pojebało was, kurwa? Pokurwiło cię na łeb? Nie będę z nim grał, bo dbam o swoje interesy. Przecież czuję takich ludzi, zapach w powietrzu, takich kurwa cwaniaków. Maska dzieciaka. I skąd ci mi pierdolić? Celuj, farmazony. Bo już leci napad. Mnie wkurwia, czasami mam ochotę was rozkurwić wszystkich. Łapeczka do góry, nie zapominaj, siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. Dawaj, kryminał, lecimy. Zaszyłem się, kurwa, na tym. Zamknij pizdę tym żulem, zaszył się twój stary, żeby nie pić alkoholi. Nie dalej, kurwa, stąd, ty. Dawaj na soluwę, frajerze. Umiesz się, kurwa. Dobra. Soluwa, soluwa, dawaj szybko soluwa, no. Idziesz na tą soluwę? Nie, no najebę go. No to dawaj. Po 3 tygodnie trenowałem, kurwa. Co ty trenowałeś? Się. Szpagaty na komendzie? Dawaj, kurwa. Wiesz, kim jestem, kurwa? Wie, czy tygodnie kung fu trenowałem, nie wkurwia mnie tu. Chyba z tego dupcu. Chyba kung fu, kurwa. Daj uspokój, no. Kierowniku. Uspokójcie się, panowie. Ty czerwonowłosy, zatkaj, kurwę. Utkaj łeb, frajerze. Ty, kurwa, śmieciu. Panowie, idźcie sobie na jakiś kapsułę. Ring, tam się powyzywać, tam się pobić, a nie to po szpitalu będzie. Nie wiem, gdzie jest kondon. Ty, Stasiu, ja biorę od ciebie to furę, ty patrz, co się dzieje. Kobiety same przychodzą. Kurde, Sasza, lecisz na moje auto? Nie. A powinnam? A chcesz się zabrać z nami na przejażdżkę? No pewnie, że chcę! No to zawsze! Będziesz szwendać tak w buchu. A, no spoko. To co, wskakujesz? Przepraszam. Wskakuję. Kurwa. Ja się do tyłu przysiądę. Przepraszam, ale kulturę! Kurwa, proszę uprzejmie. Dobra, sama sobie otworzę. Dobra, Sasza, ja się przesunę. Ty jesteś kobietą Jerzego? Nie, zerwałam z Dexterem niedawno, więc... No wsiadaj ty, Marcin, ziomu. No, z tamtej strony. Kurwa, weź odjeźdź. Wierci się, jebany. Chodź. Co byśmy ogarnąć? Jeszcze nie ogarnęliśmy. Jak masz coś ogarnąć, to bierzemy. Ty, bo ja wyjeżdżam do tyłu, pajacu. Czekaj, zajebie mu, kurwa. Ty weź wypierdalaj z tym samochodem, pokurwiło ci uszy? Co? No zastawiłeś nas, kurwa. Ja tego auta nie widzę to tutaj, kurwa, jak chcę, co? No ja też twojego, kurwa, nie widzę. No... Nie, co? Tak to nie! Uj, dupa. Kurwiarzą. Ale pierdolę ty. Kurwia takie co. No i teraz na mechanika. Nie muszę na mechanika tym autem jeździć. Wystarczy, że wysiądziemy z Henią i to narzędziami na placu mi to pierdolnie. Henio, to jest wspaniały człowiek. Zapraszam, kurwa, do opuszczenia. Dobra. Ty kogo to beta? Twojego starego. O kurde. Moja. Nie chwalił się. Moja, zapraszam. Dobra. To ja też wsiądę do bagaja. Ty wsiądziesz, ty chłopie, możesz usiąść mi na chuja. Dobra. Jak to pan policjant się nagle kurwa odezwał do mnie. Jaki? Były? Sas, nie. Dawaj go na dziurę. Saszka, co ty najlepszego robisz? Że za mną jeździ? Nie odzywa... Nie wiem. Chyba chodziło o to, że z auto spchałeś na to miał. Serio? No. Ładnie wykurwiło to auto. Co? Nagle się odezwał. Ja pierdolę. A czym się pani Sasza teraz zajmuje? Koksa. Stasiu! Kamina i tak dalej. Serio? Nie no, co ty? Nikt nie chce mi powiedzieć, gdzie to jak. Co ty gadasz? Kuźma, więcej informacji dostawałam, jak byłam policjantką, niż jak nie jestem. Ja ci pomogę. To jest smutne. Ja wszystko wiem. Wszystko wiesz? Chcesz być naszą wtyką? Jaką wtyką? Ja nie mam znajomości z policją, jeżeli o to ci chodzi. Ja mam wtykę dobrą. Ja też mogę. Pasującą do twojego kontaktu. Jaką? 230 V. Co? Mocne napięcie. Nie bierz takiego napięcia. Wibrator chodzi? Ej, nie wiem naprawdę, o co ci chodzi. Bartolini, też 10 zł. Siemano, fajnie, że nie dostałem powiadomienia. Sasza, przypadkowo zobaczyłem mówić? Ze Masz Live, no. Przeglądając no, teraz chodzi, no, co ty nie wiesz? Sebastian Wolanski, no, to... ona ma na Twitchu twoja stara PL. Elektrycznego, tak? Nie no, żywego. Ale kończy jak elektryczny, nie? Okej. Nic nie szkodzi, każdy ma gorszy dzień. Wow. No, ty, Stasiu! No?
tym, co go potrąciłeś tam na parkingu niechcący, nie? No, no, no. To on nam klamkę przyniósł. Gdzie on jest? No nic, potrąciłeś go, nie? To już nie ma. No dobra, to się przeprosi, niech daje pistolet. Będzie mógł wsiąść do auta. Do bagażnika. Na chwilę. Dawaj, dzwoń do niego. Powiedz, że przepraszam. Bez celu zapierdalamy sobie. Nie no, kurwa. Czekamy, aż wszyscy będą nas gonić. Nie no, kurwa, czekałem. Krótko po sterunku. Czekałem na to. A ja mam MK2 na sobie. Chuj tam. Chyba to nie pierwsza i nie ostatnia pójdzie się jebać. Napad bym zrobił. Robisz Sasza napad? No jak nas nie złapią, to spoko. No, a jak nas złapią? No to lipa. No czemu lipa? Co będzie? No nie chciałabym, żeby mnie złapali. Szane wino! Mamy dobre auto, nie? A umiejętności się liczą. No to będzie dobry kierowca, Grzesiu. No, no, on to kocur jestem. Kurwa, tym zapierdala, ty. A nie myśleliście o multipi? Ile kosztuje to? Nie biorę. Kupisz nam? Nie. Dobra, słuchaj. Gagatka wam daje, zaniesiecie go. Nie. To jest problem. Krzycz tym gagatkiem, to ci pomogą. Bo czyś. Odezwij się, jak będziesz na nogirach. Ej, podjdź obok nich. O, psów? No. Po co, żeby nas gonili? No jak? Chcesz dymów? Kurwa, a ty nie chcesz? No, w sumie. Po to tu jesteśmy, kurwa. No w sumie ta, co będziemy zamulać, kurwa. Przetestujemy twoje umiejętności, bracie. Dobra, kopa pamięć sama jedna. Później zmiana. Dobra. Ze mną zaraz nie zajedzie. Blulululululululul! Ej, halo! Dingo, do nogi! Myślę, że raczej nie ma nikogo w aucie. Kurwa, to idziemy po sterunek, co to? Nie, to spierdala. Siadaj! Krzycz, że jeba ci. Dingo! Szukam psa, uciekł mi pies! Kurwa, te dzioni. Człowieku, co oni? Pilnuj. No tak bez... Lepiej przesiąść się do przodu. Kurwa. Dobrze kierujesz? Uh-uh. No okej. Okay. O kurwa. Facet, co jest to? Podnieś do góry, co jest to? Co jest z tobą, gościu? No bo mnie zmusili stój, mnie. Stój. Stoisz w miejscu, jesteś aresztowany w tym momencie. Jak aresztowany? Stoisz w miejscu, no gdzieś już bierzgasz, no pod radiowóz zaprasza. Bandyto. Nogi szeroko, officer Pipe King 9-5, najlepszą broń? No? Broń w szkodę znajdę? Nie. Ja nie kradłem tego auta wcale. Głowa nisko, pomogę pan przyjąć do radiowozu. Gdyby nie było, że kradłem, bo nie kradłem jak ktoś. No oczywiście, głowa nisko, no, poważnie w porządku mówię, jest, właśnie tak będzie sobie. Was dobra, spokojnie. Wyjaśnijmy, no. Oficer stopnia trzeciego tej chwili, nie ma King 110, ma pan prawo zachować mieszkańców, spokojnie, może jest już to ciepło, ma pan prawo do adwokata oraz prawa, psychologa na terenie komendy, jeżeli takowy jest dostępny, ma pan prawo do jednego telefonu, trwając 2,5 minuty i w obecności funkcjonariusza policji, tego trzeba całą rozmowę. Rozumie pan swoje prawa? Tak. Super. Co pan zmusił? Nie, że zmusił, tylko powiedział mi, że tam w zamku coś utkwiło i żebym to wyjął, bo to jest dużo warte. I ja mówię, chuj, zobaczę co to jest w tym zamku, nie? I patrzę, a tu mam jeszcze, mogę pokazać jakiś taki, jakby szło tym otwierać jakieś zamki czy klucze, a ktoś chyba chciał właśnie... Nie pod prąd, facet, co jest z tobą? Ktoś chciał gwizdnąć chyba wam radiowóz, nie?
110 plus 1. Ja mówi, żebym ja to, żebym ja to wyjął i se to sprzedał, a ja bez siana mówię, dobra, no. No co? No zobaczymy, zobaczymy. Możliwe, że to jest... To coś wygląda tak ala agrafka, taka rozłożona? Ta. Coś takiego. Ta, mam to. Ze sobą. Taki gruby spinacz. Ta. No to już chyba... Dużo to kosztuje. Tak? Ale no nie wiem, no bo się mi tak mówili, no ja się was pytam, czy to dużo warte, nie? No w Lombardzie by pan to parę stówek dostał, nie? No to kurwa, to jak znalazł. Nie mam pieniędzy już za bardzo. A dlaczego pan nie ma pieniędzy? Co się stało takiego? Jakoś tak się ulotniły, a nie pracuję teraz, nie? No co ja rozumiem. To jest 10 plus 1, kod 6, jaką będziemy mieć 4 przychodnie z usług. Pomogą panowie? Tak, jasne, jasne. Gowińska, uwaga. I zapraszam tam. Słyszałeś 8? Tak, tak, słyszałem. Klawo. Kurwa mać. Tutaj zapraszam, ustawię się pan pod ścianą, jeszcze raz pan szukam oczywiście. Czy pan dowód znajdę? W marynarce. Dobra, jasne. Na coś po prostu w sali skonfiskuję telefon. No, jest to narzędzie, nie? Masz. Jest, jest coś takiego, tak, o, tak. I co to jest? Dopóki nie wystali, proszę się tam coś na chwileczkę. Dobrze, się pan już może odwrócić, podejść pod kraty. Pan Chmura, tak? No. Panie władzo, panie władzo! Co się dzieje tam? Panie władzo, panie władzo! Słyszymy pana, no. Chcę zobaczyć. Idź, idź, no. Panie władzo, panie władzo! Pana imię jeszcze raz? Stanisław Chmura. Przecież to ma do pana brata. Jest pan tylko raz notowany. Co jestem? Tylko raz notowany pan jest za ucieczkę, a pana brat to uhuhu. A który brat? Jerzy. Spierdala przed wami? Cały czas. A co mi go cały czas łapiemy? Mocny jest? O, tylko w gębie. A nie w kierowaniu. Rafał Tomasz Koń został patronem, lecimy. Przepraszam, bo ja chyba drzwi przepraszam pana. Do znajomych, prawie 2000 łapek. Dobra. Proszę pana, no to wygląda na coś ala wytrych. Słucham pan, co się dzieje tutaj? Ja chyba drzwi pomyliłem, nie wiem, wie pan, przybiegłem, bo akurat zauważyłem, że państwu ktoś samochód próbował ukraść. Aha, wyprowadź oficer pana. Zapraszam za mną. Jacyś włamywacze muszą być. A co ten pan być tam siedzi? A proszę pana, zapraszam za mną. Nie pana interes, pan tu nie powinno być w ogóle. Przepraszam, przepraszam. Proszę. No, nie jest pan notowany. No pana, czyli nie uprowadził pan ukraść, nie przyznaje się pan do tego, tak? Nie, bo to gdzie, bo tam kamery są, kraść, tak ten wyrwać tylko to z zamka, bo mówili, że to cenne, że zarobię na tym, nie? Mówię, dobra, no kurwa. A nie, o, nie jest policyjny. Nieważne, bo ja spisałem pana przez ły, a pan ma przez L kartotekę wyjebaną. To nieważne. Cofam słowa. I co? Porządny. No nieważne, nic, nic tutaj. Za ostatni wyrok. Dymysł? 5 dni temu, proszę pan, ostatni wyrok, także dobrze się pan trzyma. No. Już 5 dni bez aresztu. No. Więcej, bo to kaucja była. Nie wiem, to luksus. Oby tak dalej. No, zmieniłem. Powoli na prostą wychodzimy, nie? Tak. Nie ma pan też zdjęcia w kartce, także przejdziemy się, zrobimy. Tutaj drzwi po lewo. Pod ścianą się ustawić, zdjąć nakrycie głowy oraz okulary. No. Tutaj pod ścianką. Czapkę, ta. Tak. I okulary również, i pod ścianką wow. Tam się ustawić, gdzie jest aparat ustawiony. No, no, no. Teraz tutaj strzelimy fotę do kartoteki. Taka? Taka? Faki? Nie, nie. Kurwy fakery dla tych, co się tutaj śmieją.
No nie będzie widać tych fakerów, bo to sama twarz jest. A cieszę się, że pan ma takie zaangażowanie do tego. Podejdzie pan też tutaj, zdejmiemy odciski palców. Z prawej dłoni kciuka oraz palca wskazującego. Kurwa, jak boli to... Nie naciskaj pan tak, bo nie naciskam, nie napisam. Kurwa, domyję się to potem. Później. Domyję się, domyję. Kuja się domyję. Kiedyś szorowałem, kurwa, cały dzień bruciakiem. Dobra. Ale się to myło. W Europie mi pobierali takie. Rok temu. Proszę, może się wytrzę. Patrzę. Dobra. Fajnie. Serio mi pobierali takie. A wam pobierali? Mi pobierali to. Podaj pan swoją dokładną datę urodzenia. Proszę. 92, 20 listopada. Tak? 20. Super. Tak, 20 listopada. Gówno i pan ten tablet. No, a pan, zdjęcie eleganckie. Jakieś drugie imię pan ma, czy nie? Nie mam. Pozwolenie na broń jest? Nie mam, ale nie mam broni ze sobą. Dobra, żadnej. Dobra. Licencja pilota jest? Licencja pilota zawsze była. Serio była, no kurwa, przecież latałem na tej, tutaj na wyspie, kurwa, samolotami bez przypału i... I mówiłem, że mam licencję z 93. No dobra. No nic, dobrze, to pana wypuścimy, oczywiście. To wszystko, telefon oddaję, ten wytrych zabieram. No, a ten... To kurwa, nie zarobię sobie. To mówili, że to wyrwać z zamka. Da pan to, ja to sprzedam, co? Poczekaj, no to wam. Chcę to sprzedać. No nie, na mnie. No. Zawsze parę trzymaj dolarów pan. Będzie. Dziękuję bardzo. Tędy wyjdę od was? Tak, wyjdziemy tym, no. Od was tutaj z siedziby. A, licencja. Prawo otwarta, może pan pilotem. Dobra, dzięki. Miłego dnia. Daj mnie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że mi skradziono auto, mam nowe, takie, nowe autko mam. Tak? I mi godzinę temu skradziono, tylko nie miałem telefonu, żeby zgłosić kradzież. Alpina. Wie pan, no niestety, pan musi być 30 dni karany, żeby taka kradzież miała rację bytu. No, no to tylko mówię, Alpina B5 i kurwa nie ma tego auta na odholowniku. No rozumiem, rozumiem. Tak, znajdziemy, to damy znać. Dobra. Jak jakieś przestępstwa będą robione tym samochodem, no to pan za nie odpowiada. Dobra, no tak czy siak. Kurwa mać. Ale ich w chuja zrobiłem. Trzeba na odholownik jechać teraz. Co? Halo? Dzień dobry. No, no, no. Przepraszamy. Fajne Audi. Ja się śpieszę. No ale my się, padli, nas to nie obchodzi, nas to nie interesuje w ogóle. To jest wybuch. Dzwonimy po policję. Dzwonimy po policję. Wysiadaj. Sekundę, tylko auto zamknę. Dlaczego pani nam bije w auto? Proszę pana, nie bije w auto. Nie rozumie pan? Ja jestem adwokatem, zaraz mam klienta, a teraz się pali dom. Chuj mnie to obchodzi. Siadaj, kurwa.
Za adwokata podwójny wyrok, jak coś, mordy. Bierzemy, nie bierzemy? Co? Nie, nie polecam. Nie polecam, bo no. Nie będzie to taki spoko podniesienie. Zamki, no, kurwa, ała, dupa. No! Dobra. Ja cię nie podpuszczam, ale nie wyjebię cię na dziosu. Wyjebam. Dobra, weźmy już, jedźmy na ten lombank, bo ja będę musiała zaraz iść spać. No czemu? A co ty masz jutro do roboty? Co mam do roboty? Tak piękne kobiety powinny siedzieć do miasta. Słuchaj, nie denerwuj mnie. Czemu? Jest tam pod lombank, czy... No. Lombank? Halo? Fajny piesa. No już daj, miałem adwokatkę do porwania, miałem ją zakutą, ale powiedziałem, że podwójny wyrok za nią, to ją wypuściłem. Wyjebałem jej bombę i ją ten wypuściłem. Dziaj, bo frajer bije mi w auto. Halo, kurwa, gościu, pojebało cię? Pojebało no cię? Co chcesz, normalnie. Ty, suka, bled, dawaj, kurwa, pogadamy, dawaj ty. Kolega mówi. Ty, sabaka, wysiadaj. Ty, sabaka, wysiadaj, bo cię zabija. Bo będę strzelał. Bo będę strzelał, ty, ruski. Wysiadaj. Ej, to gawarić. Suka, bled, wysiadaj. O kurwa, co ty odpierdalasz, ty, Marcin? Co robię? Nic nie robię przecież. Dawaj go, kurwa. Normalnie jadę. Nie bij go już. Skłóćcie go. Napad to chętnie, już dzisiaj trzeci. Ja bardzo lubię napady. Lubisz bagażniki? Kuj, no ci... zazwyczaj jeżdżę z tyłu. Passat na złom. Passat na złom pasuje? Da, my pasiba? Lubić ruskich tytoń. Pasiba, Passat ja na złom. Ja Polak jestem, Polak. A, ty Ukraina. Ja chyba z podhala, ty z chuje na rozumie się pomieniał, ty. Dawaj jeszcze na garaż, bo fura jest fest rozkurwiona już. Czym uciekamy? No twoją. Już zgłoszona, że kradziona, nie? Dobra, to stańcie tyłem. Ta naprawiona jest cała na full? Tak, na pizdę. Dobra, to wysiadają wszyscy, drzwi są otwarte. Zapraszam bardzo. Otwieramy tutaj drzwi. Tak, są otwarte? Pyk, pyk, otwieram. Bagaj, bagaj. Bagaj, ruski wysiadaj, ziomeczku. Bagaj, bagaj. Oho, dawaj, lecisz tam. Do środka. Zamknąć furę? Na razie zamknij. Albo czekaj, daj mi klucze do niej w ogóle. Tutaj, na tym. Zapasowe mi daj, do kieszeni. Jak? Mięsień pejża. Sterowanie i daj zapasowy klucz pasażera. O, dobra. Zamykaj. Tak, zamykam. Ja ją otworzę, bo ja będę kierował. No i moją bębkę. Napić się muszę. Ja jestem bardzo właśnie miły. To chce się napić. Ja też się. Rudy? No, rudy, no. Jeszcze ten na biało ubrany. Dam wam po papamilu, chodźcie tu na bok. Znaczy ja mam. Chodźcie. Ja już to nie ma, to zapraszam. Dzięki. Możesz mnie zapytać. Ja mam, tylko BMW M5. Rudy, dostałeś? Tak, dostałem, już zjadłem. Dobra. Zajebiście, dziękuję. Tylko ktoś by musiał mnie rozkryć, gdzie mi się napił. Chuj. Mam żwiercić? A masz wiertło? Tak. A skąd masz? Lecieć, tak. No, kupiłem se. Aha, to ty chcesz wiercić, tak? No, mogę ci dać, bo ja mam klamę. Niech tutaj czarno-czerwona maska wierci, bo on klamy nie ma. No to jak nie ma klamy, to też nie będzie mógł wiercić, wiesz o tym. Jak nie? Może no normalnie wiertłem. Nie musi mieć klamy. Klamę musi mieć w ręku. Nie musi wiercić. Mieć, nie musi mieć. To zobaczysz zaraz, kurczy. Idioto. O ty to... kurwa, chuju ty. 30 sekund. Nie zaczynaj jeszcze, ja ci powiem kiedy. Bo jeszcze nie mam kryminała. Ale mogli biegać się muzyczkę właśnie. Normalnie tu banku. Czekaj, bo jeszcze kryminała nie. Chwila. No dawaj, my tu już czekamy, no mamy wiarę coś. Squire L. 5 zł. To już dzisiaj ostatni, bo mi się flota skończyła X.
Ja też, musicie zrozumieć, że ja jako streamer też nie mogę się dzielić wiecznie widownią. Ja też ciężko pracowałem na widzów i też się nie będę dzielić i codziennie robić przesyłu, bo ziomek mi robi gierkę i gra ze mną i się klei do mnie, bo wie, że mam dużo widzów, to się ze mną klei, gra ze mną i czeka, aż ja skończę live'a i mu wyślę widownię. No kurwa, zrobię tak, bo jestem uprzejmy, ale nie będę tak robić codziennie. Co będzie któregoś dnia, jak mi zabraknie, kurwa, widzów? Bo wszyscy pójdą gdzie indziej, bo ja wysyłałem, pokazałem, ktoś uznał, że ktoś na przykład, że tam mu się lepiej ogląda. To są interesy, ile kochani. Nie można codziennie wysyłać komuś widzów, bo można stracić. Pomogłem, ziomek miał po 300 osób, zajebiście. Miał po 300, po 400. Dobra, możesz zaczynać tam na dole. Po 1200 mu się zrobiło. Nie będę codziennie przesyłu robił widzów, bo ja na tym stracę. Ja też mam kontrakt, ja też muszę robić wyświetlenia, też jestem zobowiązany dla Facebooka robić dobre statystyki i też muszę dbać o swój interes, o to, żeby mieć pieniądze i o to, żeby tutaj siedziała duża liczba widzów, bo co by było, jakby tutaj było 1500, a tam dwa koła? Pojebało was, kurwa? Pokurwiło cię na łeb? Nie będę z nim grał, bo dbam o swoje interesy i ja sobie zbudowałem dużą widownię. Pomogłem jak mogłem, dałem dużo, bo z 300 na 1200 to jest wkurwę przeskok i nie powiesz mi, że nie. I starczy dzielenia się, bo to już nawet nie nazywa się dzieleniem, tylko jebaniem. To już jest jebanie, to już nie jest dzielenie się. To już jest jebanie, podklejanie się na siłę, żeby jak najwięcej się nachapać. No spokojnie, bo ja to pierdolę. Ja to czuję, ziomek, przecież ja gram kurwa 5 lat, robię streamy, co ty będziesz mi mówił? Przecież czuję takich ludzi, zapach w powietrzu, takich kurwa cwaniaków. Maska dzieciaka. I skąd cię mi pierdolić? Celuj, bo już leci napad. Wkurwia, czasami mam ochotę was rozkurwić wszystkich. Bez powodu ze mną nie grał chyba, nie? Czy kurwa bez powodu gra? Bo ziomek, gram z tobą, bo jesteś dobry ziomek. Kurwa. Bez powodu nie grał, pajacu jebany. Wiedział, że coś tego ma, więc zabij pizdę już. Jakby z widzów z tego nie miał, to by nawet wcześniej powiedział, więc utkaj łeb, kurwa. Idę siku. Lecimy, kurwa, dur. A ty tam, kurwa, dur polecisz, to nie polecisz. Dawaj tym policjantem pierdolonym, kurwa, szybciej. I za kolejne żądanie załóżmy brak jednostki pościgowej. Jednostka, kurwa, pościgowa. Brak pościgowej i brak helikoptera i kończymy. No ale brak helikoptera za jednego zakładnika to będzie ciężko. Bo to są drogie procedury startu i lądowania. Czekajcie, 8 minut. Golden Head, weź się za piona przechylić. Ponowałbym 2 minuty. Już zostało. Dobra, zakładnicy, powoli ruszamy się już. Ej, ty, maska z blondynek, ja otwieram auto, ty nie otwieraj. Ja wiem. No. I nie ciągajcie za klamki, jak powiem, to wsiadamy. Dobra, tak wychodzimy. Zakładnicy na prawo. Łysy, lubię cię, odezwij się. Ja od Mufinka jestem, nie przedstawił szpitalu. Dawajcie. Łysy, na Twitterze pisz. Dobra. Ja cię znajdę, Łysy, bo muszę mieć do ciebie namiary, słyszysz? Ivan, you can know. Ty jesteś kozakiem prawdziwym. Mufinek nas podał. Poznał w szpitalu, jak Neymana żeś targał. To pucuj się na Twitterze. Dobra, wsiadaj maska. Pucuj się na Twitterze. Dobra, mówcie w aucie. Ej, wiecie co? Słyszymy się? Tak, słyszymy się? Jeśli ważyłeś 60 wiecie, kilo, co? To dobra, inaczej nie grajcie, się rozkładało. Tak, teraz ważę 75. Skup się, bracie, kurwa, naprosz swój błąd. Co? Jak ci się ucieka tym autem? Spokojnie. Tylko chciałem twoje pierwsze wrażenia, nie? Na razie jest w porządku. Trochę ciężko się steruje momentami, ale jest okej. No to będę cicho. Łytego! Obserwuję twoje ruchy. Dobra. O, spokojnie. Nie gadajcie mi za dużo, bo muszę się skupić. Wiem. Ja też wiem. Nie wiem, czy nie jest tak nawet jak ja koszę, to i tak działa to też u ciebie, nie? Możliwe. Jestem pewien, że tak jest. Wyjebało ich. Wykurwiło ich zachowanie. Skręt. Gdziekolwiek. Nie, to już teraz na prędkość zrobimy. Nie ma co skręcać, bo oni nas odgonią tym drugim. Ja tam dalej. Nie, właśnie, może na zakręcie ich nie porobimy. Nie.
Bardzo bym chciał uciec. Jeszcze wystrzelam, oni może dostali ciosa po tej stuczce, to można wysiąść i ich rozstrzelać. A to nie byli chyba oni, wiesz? O, raczej wątpię, żeby tak od razu pojechali. To druga. No to co oni dwie takie szybkie biorą, najszybsze? Już spoceni są strasznie chyba. Jest koniec już. Najszybsze auto jakieś dwa biorą. O, to rudy. Jak uciekniesz nawet kawałek, to na buty jedziemy. To zjebie ich chłop, w razie czego taki są. No poważnie, no kurde. Pojebało was. Panowie! To nie panowie, panie, znowu tak. Przypał był. Dawaj, już! Dawaj, i walimy tego na pizdę! Ty co? Przejechał! Krzysiek, kurwa, przeskoczył nad nami, chłopcy. Mamy do końca życia lub uśpienia. Strzelamy czy nie? No dwie klamy. Nie damy rady z tymi pukawkami. Dawaj, jebim do nich, kurwa, następną mamy, spokojnie, poczekaj. Następna zostawka jest, chilluj. Następna jest, spokojnie. Kołujemy jeszcze jedno. Mocne auto, trzyma się, nie? No jest okej. Arko, koło jeszcze jedno. Jak najwięcej, niech mają, kurwa, ten, pokazówkę jak chuj. Tam pewnie, kurwa, konia uda. Zbieraj się tą bramą, kurwa. Oj, co wy robicie? Specjalnie, kurwa, bo ciężko. Wiedzieli, już mogą ramować, już 15 minut nas ganiają, więc będą ramować. O, chłopie. Jest, mamy to. Dawaj, spierdalaj, dobrze. Walimy na buty z buta, czy nie? Wypierdalamy gdziekolwiek, czekaj. Czekaj, bo jadą. Auto nam się dymi. Przygotujcie się. Stary ci się, kurwo, dymi. Wysiadaj. Dawaj, szybko, już, wysiadam. Ja wysiadam, nara. Proszę taksóweczkę. Jebano. Uciekliśmy. Lecymy. Dziesięć! Jak ty kupisz 10 piw, to ja na trening nie pójdę, kurwa, przez tydzień. Musiał dzwonić wtedy do kogoś. Mono? Ty jesteś balasem, nie? Balasem jesteś? Jesteś balasem, wymachujesz kutasem? Dziomuś! Co? Co ty powiedziałeś do mnie? Chłopie, ty jesteś... Z chuja spadłeś, kurwa. No co, poddaj się! Poddaj się, wyjąłem klamę w tym samym... Biegłem za tobą z klamą, dziomuś! Biegłem za tobą z klamą. Ty wyjmujesz i mówisz, poddaj się. A ja się nie poddaję. Lecimy. On mnie nie słyszy. Widzowie, kto jest wygranym tej sytuacji? Według mnie ja. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry. Panie balasie. Pytałem, czy jest pan balasem. Ja lubię balasów. Kolejną akcją jest to, że ja pierwszy miałem pistolet w dłoni. A to pan, nie... pan celował. Ja pasował, nie? A ja kolbotronika odpaliłem, bo jestem bardzo wyskillowany. Szybka reakcja. Bardzo zwinny jestem. Chytry tygrys, pan rozumie. No. I co teraz robimy z tym? Wezwać panu pogotowie, czy skroić klamę i spierdolić? Co pan mówi? Nie wiem, jak pan chce mieć problemy, no to... Ale pan nie wie, kim ja jestem. No nie wiem, no ale kurwa... Lecimy! Panie balasie, lecimy. Nie. Pan medyka wezwę. Wezwę medyka i nie ma spiny. Potraktujmy to jako... Pozwól się mnie porwać? W życiu. Już mam pisać, wioł.
Bo ja z napadu wracam. Dobra, wzywam medyku. A jak pan się nazywa? Ja? Pizda. Pan czego? Czego się pan nazywa? Nie... No jak to, podjeżdżać czy nie, jak to? Dobra. Kurwa, proszę pana. Wzywać ty... Kurwa, no za chwilę zabiorę ci tą klamę, wiesz o tym? Zabieram. Nie no, kurwa, nic nie wiesz. Ogarniasz się, kurwa, czy nie? Kurwa, sorry. To nie pytaj mnie. Dobra, medyk jest wezwany. Tymczasem żegnam pana. Do widzenia. Bula ci na starego. Balasie. Jest kapsel od piwa targa po ziemi. Piesku. Siemano. Siemano. Ty. Zajebałem w pizdę Balasa, nie? Za tym grażem tutaj, bo się pruł do mnie, wyjął klamę. Zajebałem go w pizdę z kolbotronika i leży tam z klamą. Chcesz to se weź? Za... Tylko kajdanek nie mam, jakbyś mógł. Chcesz kajdanki? No, no. Bierzesz klamę z tej kurwy. Dawaj za ten, za garaż. Dobra. Zajebałem go w pizdę, bo się pruł coś i chciał mnie zastrzelić. Tu w prawo, tutaj i w prawo. I tu leży. Ale, ale jaja. Fikał do mnie, wiesz? Fikał do mnie. O, Wagos przyszedł, panie Balasie. Wagos na pana pluje. O kurwa, medycy jadą, bo mu wezwałem z dobroci. Dobra, dobra, spokojnie, biorę ją. No dawaj kajdanki daj. Daj kajdanki, proszę. Zajebałeś mu tą klamę? Wziąłem. To uciekaj, chuj, bo on już się pruje, zobacz. Dobra. Uciekaj. Ziomek, kurwa, a ja mówię, bierz mu klamę. Ten mu zajebał klamę. Ty GTA jest przejebaną grą, nie? Ty taka gra pojebana, że chuj. Zajebał, zlotował, z niego wyrwał mu, kurwa, skiermany mu wyrwał na przypał klamę. Co za pojeb, kurwa. Co za pojeb, wyrwał mu klamę. Ty, dawaj, wskakuj. Ty wyrwałeś mu klamę. No to... Na przypał. Naprzypał mu skiermany, wyrwał klamę. Klamsona mu wyrwał. Dobra. Czemu mu No nie wiem, bo mnie znajomi jadą, to stań w miejscu. A, no dobra, ej, dobra. Ej, jaką miał klamę? Pokawkę. Pokawkę, to jebać, śmietnik twój, 50 koła. Ty, ale kino jak... Zawsze coś. Ej, a miał siano? Miał siano? Nie miał, nie trzeba było muś zajebać jedzenie i telefon i kartę SIM i zadzwonić do balansów, zadzwonić i powiedzieć, jebać ma. Niby możemy się wrócić. Dawaj, wracaj, bierz mu kartę SIM i dzwoń do balansów, kurwa. I ciśnij. Powiedz, że jesteś Wagosem, że balans został porwany i że kurwa okup chcesz. I chuj. Będzie kino. Dobra, wróciliśmy. Siema, Balas! Siema, Balas! Balasik! Siema, no! Weź od niego sim i daj mi, bo ty masz kwietę. Proszę, możesz zrobić. No nie wiem, no. No i tak już, kurwa, on ma już swoje namiary. Także to już nic nie zmieni. Ja bym drabeczkę przykręcił w chuj. Kurwa, zajebał mu klamę. Ale miałeś prawo to zrobić, wiesz o co? Miałem.
A co on mierzył do ciebie? Mierzył do mnie? Nie zważał na to, że ja pierwszy miałem broń i byliśmy na takim dystansie, nie? No i mu puściłem kolbo troninka w łeb. Na chuj mam strzelać, jak mogę go na strzała zajebać, nie? Wiesz, jestem sprytnym chłopakiem, nie?